Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Rozpoczął się okres wakacji. Trochę przyjemności przed nami. Plany wakacyjne, jeśli ktoś ma, to świetnie. Jeśli ktoś nie ma, to mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu zaostrzy się Państwu apetyt. Rozpoczynamy cykl spotkań podróżniczych. Podróże dalsze, podróże bliższe. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Anna Albot. Podróżniczka, blogerka, mama, autorka książki. Rodzina bez granic, podróż po Ameryce Środkowej. I przy okazji dzisiejszego spotkania podróżniczego będziemy również rozmawiać o tej książce. A spotkanie poprowadzi z naszym gościem Marta Zabłocka. Witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy też tych najmłodszych, którzy dzisiaj przyszli. Być może dla niektórych to jest pierwszy raz w bibliotece. Więc tym bardziej nam jest miło. Nie, mam nadzieję, że to nie jest ostatni. Uśmiechają się, jest dobrze. Więc chyba jest dobrze. Książka, która jest dzisiaj też punktem, od którego zaczynamy tę rozmowę. W tej książce są zdjęcia. Pewnie Państwo wszyscy nie zobaczycie, ale tu jest takie zdjęcie, na którym jest nasza dzisiejsza bohaterka. Jest jej mała córeczka i jest otworzona mapa. I moje pierwsze pytanie, czy od takiego zdjęcia, od takiej chwili zaczynają się podróże? Bo chyba nie, chyba zaczynają się jeszcze wcześniej. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Nie, ta podróż zaczęła się dużo wcześniej. Ta podróż zaczęła się jeszcze zanim Mila była w moim brzuchu, czyli w naszej pierwszej, długiej, półrocznej podróży, w której byliśmy ze starszą córką, która wtedy też nie była wcale stara, bo była bardzo mała, miała rok. Jechaliśmy samochodem wokół Morza Czarnego przez pół roku. I mieliśmy taki kącik w samochodzie, gdzie odkładaliśmy rzeczy, które nam były niepotrzebne. Wózę, jakieś tam zabawki, bo się okazało, że tylko kilka jest potrzebnych. Jakiś taki kosz piknikowy, jakieś takie głupoty, które nam się wydawały kompletnie niezbędne w tej podróży. I sobie zażartowaliśmy, że jakbyśmy nie zabierali tych wszystkich rzeczy z tego jednego kąta, to będzie miejsce na drugie dziecko. I tak właśnie wyszło, że... Nie no, trochę się śmieję, bo ta podróż to był wspaniały, myślę, że w ogóle najpiękniejszy pół roku w naszym wspólnym życiu. I wiedzieliśmy, że chcemy mieć drugie dziecko i wiedzieliśmy, że chcemy jechać w drugą podróż. I właśnie w tej pierwszej podróży, kiedy zaszłam w ciążę i było wiadomo już, że będzie drugie dziecko, zaczęliśmy myśleć, co dalej. I wtedy zapadła decyzja o Ameryce Środkowej. Z ostrym kierunek. To jest tak, że z tym moim mężem to mamy tak, że trochę myślimy podobnie. I jak patrzymy na mapę, to jakoś przychodzą nam do głowy te same kierunki. Wokół Morza Czarnego pojechaliśmy, bo to był mimo wszystko taki bezpieczny kierunek. Samochodem, po lądzie, w każdej chwili można było zawrócić i nie wiem, pojechać nad Bałtyk, gdyby się okazało, że nam podróże nie wychodzą. Ale po tych pół roku byliśmy odważniejsi, wiedzieliśmy, że jest fajnie i że może być bardzo fajnie. Dlatego postanowiliśmy, że lecimy dalej, że kontynent będzie inny. A w tej pierwszej podróży podobało nam się, że przejechaliśmy przez 9 krajów. Że niby to było wszystko niedaleko, ale udało nam się zaobserwować tą różnorodność 9 krajów. I najpierw chcieliśmy jechać do Ameryki Południowej. Jak spojrzeliśmy na mapę i pomyśleliśmy, że w takiej Brazylii na spokojnie można jechać na pół roku, to potem jak spojrzeliśmy trochę wyżej i okazało się, że ta Ameryka Środkowa wygląda idealnie, że damy radę przez pół roku przejechać wszystkie 8 krajów. Stąd Ameryka Środkowa. Ale podróżowaliście zanim się jeszcze pojawiły wasze córki? Wcale nie za dużo. Jeździliśmy we dwoje, to były takie trochę dodatkowe wyjazdy. Jeździliśmy z pracy, prowadziliśmy projekty, ja jakieś tam dziennikarskie warsztaty, mój mąż fotograficzne i zostawaliśmy parę dni dłużej w jakichś miejscach, ale to nie można tego nazwać podróżowaniem chyba. My rozmawialiśmy dużo o podróżach, to jedna z naszych pierwszych rozmów, jak się poznaliśmy w Brukseli. To było, naprawdę, to nie wiem, chyba w czwartym zdaniu jakoś tak padło, że o, to on jest fotografem, ja piszę, to mogłoby fajnie to wyjść. Ale to było jakoś tak w takiej formie marzeń, ale takich nawet nie marzeń bliskich, bo gdyby były bliskimi, to byśmy je po prostu spełnili, zanim dziewczyny się urodziły. Jakoś tak odkładane w głowie na później, że kiedyś się uda. I jak się urodziła nasza pierwsza córka i po długich przejściach, bo ona była wcześniakiem, ja długo leżałam w szpitalu, potem z nią długo leżałam w szpitalu, jak wreszcie się zrobiło spokojnie,
to nagle do nas wróciło to marzenie gdzieś z końca głowy, że teraz chyba jest czas na to, żeby zrobić to coś dla siebie i dla siebie razem i uciec od tych inkubatorów gdzieś daleko i pobyć 24 na dobę razem, sami, bez tych ludzi z zewnątrz, robiąc coś, co nam się marzyło. Co mówisz tym, którzy mówią, że podróżowanie z dzieckiem nie jest najłatwiejsze? Ja to trochę nie wiem, jak się podróżuje bez dzieci, może to jest bardzo proste. Ostatnio na jakimś spotkaniu ktoś nam powiedział, że jeździcie z dziećmi teraz, póki one chcą, bo za chwilę nie będą chciały, będą chciały jeździć z koleżankami. A my się na siebie spojrzeliśmy i powiedzieliśmy sobie potem po spotkaniu, że kurczę, fajnie, może też będzie fajnie, jak nie będzie dziewczyn, kto wie. No dla mnie jest proste, ale ja myślę, że dużo czynników się na to składa. To, że jeździliśmy od samego początku. Dziękuję bardzo. Jednak nie. Że oboje bardzo to lubimy. Bo ja myślę, że podróżowanie z dziećmi nie jest dla wszystkich. Na przykład dla ludzi, którzy nie lubią podróżować wcale, to jest ogromna męczarnia. Ja dostaję maile od ludzi, którym się wydaje, że to jest taka sielanka, tak rodzinnie gdzieś pojechać, a okazuje się, że na przykład się denerwują przy pakowaniu, denerwują się poznając nowych ludzi, czy jedząc inne jedzenie. No to wiadomo, jak im się to nie podoba, to dzieci to od razu wyczuwają. Dzieci to w ogóle, ci co mają dzieci wiedzą, że to jest moment taki papierek momentalnie. Lakmusowy. Absolutnie, a z nami jest przeciwnie. My jesteśmy chyba najfajniejszą parą, jak jesteśmy w podróży, mi się tak wydaje. I rodziną tym samym. No bardzo bym się zdziwiła, gdyby naszym dziewczynom się to nie podobało, bo jak mają uśmiechniętych rodziców 24 na dobę, no to chyba jest fajnie. Ta książka jest pewnego rodzaju takim przewodnikiem, próbą też odpowiedzi na pytania tych, którzy być może mają wątpliwości, zanim wyruszą w tą pierwszą podróż. Mi zależało na tym, żeby tam było trochę o Ameryce Środkowej i widziane naszymi oczami, ale te żółte strony, które dorzuciłam do książki, to są pytania, które przez 5 lat się stale powtarzają. Które wracają w różnej formie. Ja wiem, że to są te rzeczy, które ludzi, rodziców najbardziej interesują. I pomyślałam, że warto na nie odpowiedzieć, bo to jest tak trochę ponadczasowe chyba. Czyli chociażby pytanie, jak się spakować? Na przykład. My jadąc pierwszą podróż też nam się wydawało, że trzeba wszystko bardzo dokładnie przemyśleć, że jedziemy na pół roku, no to trzeba mieć dobrych pieluszek na, nie wiem, na 3 miesiące przynajmniej, bo w tym dzikim Azerbejdżanie to na pewno nie będzie pieluszek. No ale to jest bzdura, tak? Dzieci są wszędzie, pieluszki są wszędzie i nie jest to problem żaden. Jedzenie jest wszędzie, lekarze są wszędzie, lekarstwa są wszędzie. A oprócz tego, że jest ten niezbędny, tak jak powiedziałaś, jest również historia rodzinna. Jest tutaj taki fragment, że w sumie to przez całą podróż masz dwie zajęte ręce, bo masz dwoje dzieci. To tak jest, że one tak naprawdę tę całą podróż, to jest ich podróż, wasza podróż, czy jaka to jest podróż? Ta podróż po Ameryce Środkowej była w ogóle naszą najtrudniejszą podróżą, bo dziewczyny były, Mila miała rok, Hania miała 2,5 i to był moment, kiedy ich rytm był kompletnie inny. Jedna spała raz w ciągu dnia, druga spała 2 razy, jadły zupełnie co innego, bawiły się inaczej. Poprzednia podróż i każda następna były tylko łatwiejsze. Wtedy rzeczywiście miałam dwie zajęte ręce. No było tak, że Mila jeszcze była maleńka, więc miałam tak albo no, różnie zajęte. Natomiast Hania cały czas biegała wszędzie i pomagała nam wchodzić w kontakt z ludźmi, bo jak komuś biegła do chatki, no to musieliśmy za nią biec. Ale trzeba było jej pilnować, bo była na tyle mała, że nie zdawała sobie sprawy z różnych niebezpieczeństw. To jest dobre pytanie, czy to jest podróż ich, czy to jest podróż nasza. Na pewno nie jest to podróż dla nich. To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy się podróżować, żeby naszym dzieciom pokazywać świat. To nie jest tak. My podróżujemy, bo to lubimy robić. Chcemy pokazywać im to, co lubimy my i to, co jest wartościowe według nas. I w taki sposób, jaki jest według nas wartościowy. Ale to nie jest tak, że wybieramy kierunki, na przykład pod kątem dzieci. Ja wierzę w to, że poza, nie wiem, wojną, kasynem i burdelem mogę zabrać dzieci wszędzie i to jest tylko kwestia tego, jak ja im to wytłumaczę.
Nas czasami pytają ludzie, czy nie mamy problemu z tym, że zabieramy dzieci w jakieś trudne miejsca, albo brudne, albo biedne. To jest, ja bardzo się zdziwiłam kiedyś takim pytaniem, bo jeżeli to owinę w wytłumaczenie i dziecko jest ze mną, czyli czuje się bezpiecznie i wszystko jest okej, to mogę jej pokazywać nawet, nie wiem, cmentarz w Srebrenicy w Bośni. Oczywiście to jest bardzo trudny temat i ciężko jest powiedzieć czteroletniemu dziecku, a wiesz, to jest cmentarz, bo sąsiedzi mordowali sąsiadów, ale z drugiej strony to są też ważne tematy, o których moim zdaniem trzeba rozmawiać oczywiście na swój sposób, ale tak myślę. Bo być może na przykład taki temat trudniej byłoby wytłumaczyć, albo trudniej by on w ogóle by padł w rozmowie, gdybyście po prostu byli w domu. Nie byłoby tego punktu. Czuję tego satelitę. tak, ja mam parę takich przykładów. Na przykład żółwie na Pacyfiku. Są żółwie i są ludzie, którzy mordują żółwie dla żeby je sprzedawać, tak? No i to jest temat abstrakcyjny dla dziewczynki siedzącej w Berlinie. Natomiast jak się bawi przez tydzień z dziewczynką w swoim wieku na tej plaży i ta dziewczynka jej opowiada o swoim przyjacielu żółwiu, którego miała przez rok, a potem przyszedł pan i go zabił i płacze opowiadając jej to, to ona, moja córka, to niesamowicie zapamiętuje. I oczywiście wtedy rozmawiamy, o co to chodzi, że to nie tylko żółwie, ale różne zagrożone gatunki i tak dalej, i tak dalej. Czy kwestia... O, więcej nas tu. Oszczędności wody, też temat abstrakcyjny dla dzieci. No, oczywiście można mówić, zakręcaj kran, bo się marnuje woda. No ale umówmy się, które dziecko to rozumie. A dziewczyny moje wiedzą, że jak mieszkały w Tonga, to musiały decydować, czy deszczówkę, którą zbieraliśmy, dzisiaj wypijemy, czy weźmiemy prysznic. One to świetnie pamiętają. To jest też jedno z takich tematów powracających, co dzieci pamiętają z podróży. Bardzo dużo pamiętają z podróży. Ale też są katalizatorem, który zadaje mnóstwo pytań. Mamo, dlaczego, po co, tak, jak tak. To się dzieje? Tak, po co? Tak, to jest... To jest fantastyczna motywacja. Ja wiem, że pewnie połowy tematów, o których się dowiedziałam w drodze, bym nie zgłębiła, gdyby nie dziewczyny. Bo oczywiście mama może odpowiedzieć, nie wiem, jak się pyta dziecko, dlaczego ten wulkan wybucha tak, a nie inaczej, ale mi głupio, że nie wiem, więc potem będę sprawdzać, żeby jej wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. I tak samo jest z ludźmi, z językami, ze zwyczajami, z jedzeniem. Super, no szczególnie nasza starsza córka, no to pyta bez przerwy, to jest, i te pytania są teraz już mocno zaawansowane, ale ja to się tylko cieszę z tego. Czy takie poznawanie świata jest o wiele przyjemniejsze niż podręcznik? Zapewne tak. O, ja to jestem, ja w ogóle, jak czytam książki, to ja zapominam momentalnie, co przeczytałam, tak wiedzono. Pamiętam atmosferę, nie pamiętam faktów, a z wyjazdów pamiętam wszystko. I jeżeli przeczytam książkę o zapatystach w Meksyku, to jestem przekonana, że we mnie za dużo nie zostanie. A jak siedzę z nimi przy ognisku i oni mi opowiadają to wszystko, to jest no, zupełnie co innego. No pewnie różni ludzie mają inaczej. A historie, które zapamiętają twoje córki? To jakie? To są różne wspomnienia? To jest też ciekawe, bo im się wydaje, że one pamiętają wszystko. Ale to dlatego, że my bardzo celebrujemy te nasze wyjazdy i potem po powrocie oglądamy razem zdjęcia czy filmy. One sobie wybierają zdjęcia, które chcą wydrukować, sobie robią jakieś takie albumiki. To nas, no, utrwala im tą pamięć z wyjazdów. Szczególnie z tych, jak były maleńkie, bo wiadomo, że Mila z tego wyjazdu to nie za dużo pamięta. I się wydaje, że widziała krokodyla. Jak ktoś pyta, widziałaś kiedyś krokodyla? O, w Ameryce Środkowej. One pamiętają najbardziej... Ale chyba poprzez opowieści. Czasami nam się też wydaje, nie, no wiadomo, wiadomo, tak. Ile rzeczy pamiętasz ze swojego dzieciństwa na przykład, tak? A ile to jest z opowieści twoich rodziców albo z albumów? Albo ze zdjęć. No a że zdjęć było wtedy mniej niż jest teraz, no to pamiętam mniej. Pamiętają dobrze takie rzeczy, które na nich zrobiły wrażenie. Pamiętają, że w wodzie są rekiny i że nie można tam chodzić, bo... rekin może coś tam zjeść. Ale o rekinie mówię, to mi się przypomina, jak już wróciliśmy z podróży tej dużej, ostatniej, i dziewczyny miały jakieś takie kolorowanki, jakieś takie książeczkę z zadaniami.
I jedno z zadań było takie, że trzeba było zaznaczyć, jak to było, gdzie, co można zobaczyć na wsi chyba. No i było ileś tam podpunktów obrazków, że kura, że tam kaczka, właśnie rekin, coś tam, coś tam. No i prawidłową odpowiedzią była kura, kaczka i żadnego rekina. No, no ale przecież na wsi też są rekiny. To takie śmiesznie im się miesza odbiór świata. Ale wiedzą, są bardziej wrażliwe niż ci, którzy nie byli. Co daje twoim córkom ta podróż? Tego to ja nie wiem tak naprawdę, bo nie mam dzieci, które nie podróżowały. Więc to są rzeczy, które ja mogę zgadywać albo mieć nadzieję, że tak jest. No widzę rówieśników moich dziewczyn, którzy... No tylko no to widać też na takich ekstremalnych przykładach. No nie wiem, dzieciach, które pierwsze 5 lat życia spędziły z babcią na wsi i nie chodziły do przedszkola, nie spotykały żadnych innych ludzi. No to na takich przykładach oczywiście, że widzę. Wiem, że ludzie, którzy zaczęli podróżować z dziećmi właśnie 5-6-letnimi, wiem, jakie oni mają problemy z tym, żeby dzieciaki zasypiały w jakichś nowych miejscach dziwnych, żeby długo były w samolotach czy na łodziach. No na pewno moje dziewczyny nie boją się ludzi. Nie dziwi ich, że ludzie wyglądają inaczej, albo że jedzą inne rzeczy, czy w inny sposób jedzą. To jest coś, co absolutnie nie zaskakuje ich. Języki też nie. To czasami są takie śmieszne sytuacje, że słyszą jakiś język. Mieliśmy jakoś w naszym mieszkaniu kiedyś jakiegoś chłopaka z Izraela i on przez telefon rozmawiał po hebrajsku i moja mama mówi, że wiesz mamo, chyba jeszcze tego języka nie słyszałam w życiu. No i rzeczywiście tego nie słyszała. Słyszała 30 innych, ale tego nie słyszała. No i zdają sobie sprawę na pewno z tego, że na świecie rzeczy są bardzo różne. To jest fajne. To jest to, z czego ja się bardzo cieszę. Na pewno wiedzą też, że wszędzie na świecie ludzie nam pomagali, jak mieliśmy problem. Nie mieliśmy poważnych problemów. Nigdy nie było tak, że potrzebowaliśmy niezbędnie czyjejś pomocy, ale widziały i pamiętają to dobrze, że ludzie nam oferowali, żeby nas podwieźć. No, dostawaliśmy niezliczoną ilość zaproszeń do domu. Jak byłam chora, że ktoś tam się mną zajmował, a inni się zajmowali nimi w tym czasie. Pamiętają to i wiem, że na tyle pamiętają, że jak widzą takie sytuacje w domu albo no, na innych wyjazdach, to mówią, że a ten pan nas kiedyś zaprosił. Pamiętasz mamo, jak nas ktoś zaprosił, bo padał deszcz i powiedział, żebyśmy nie spali w namiocie. No i teraz pada deszcz i leży bezdomny na ulicy w Berlinie, a one mi mówią, że weźmy pana do domu, bo deszcz pada. No i to jest przepiękne, oczywiście trudne, bo też nie zawsze mogę takiego pana wziąć, ale czasami mogę. Właśnie, porozmawiamy już o samej podróży. Podróżowanie z dziećmi ułatwia kontakt z innymi? To absolutnie, znaczy to jest 200% do przodu. Zastanawialiśmy się kiedyś z Tomem, co możemy policzyć na minus podróżowania z dziećmi, znaczy co jest łatwiejsze bez dzieci, bo cała reszta to są plusy. I to, co jest minusem, to jest nie mamy wieczornego życia, bo czy śpimy w namiocie, czy w samochodzie, czy w hostelu, czy u nowych ludzi, no to poznajemy fajnych ludzi, ale nie są to na tyle bliscy ludzie, żebyśmy zostawili dziewczyny na noc z nimi na przykład. Więc to, co mamy w domu, dziadków, babcie czy przyjaciół, tak żeby wyjść do kina wieczorem, no to tego nie mamy w drodze. I to jest coś, jak jesteśmy w pół roku w podróży, za czym trochę tęsknimy, żeby doświadczyć tego wieczornego życia. Ja nie mówię o jakichś tam imprezach, ale w wielu miejscach na świecie no też wejście w kontakt z ludźmi inaczej wygląda wieczorem przy kolacji. A my raczej te wieczory spędzamy w samochodzie, czytając książki, aż dziewczyny zasną, a potem no już jesteśmy sami, ale obok tego samochodu. I to jest jedna rzecz, natomiast druga to są takie miejsca no, ewidentnie niebezpieczne, w które pewnie byśmy pojechali, gdybyśmy byli sami. Dużo takich miejsc? W pierwszej podróży wokół Morza Czarnego byliśmy w Czeczenii i chcieliśmy pojechać do Dagestanu, ale wtedy w Dagestanie było, no nie wiadomo było, co się wydarzy. I nie pojechaliśmy z Hanią, sami byśmy pojechali. No i nie jechaliśmy w miejsca, gdzie była taka bardzo ewidentna malaria i choroby tropikalne.
które też byśmy pojechali, gdyby nie to, że mieliśmy roczną milę ze sobą. Ludzie się pytają ciebie, ci, którzy chcieliby podróżować w miejsca tropikalne, właśnie co z chorobami, co z wodą, bo to są częste pytania już bez względu na to, czy się dorosłym, czy się podróżuje z dziećmi. Tak, bardzo, bardzo często. Ja wychodzę z założenia, że wszelkie niebezpieczeństwa, czy to zdrowotne, czy życiowe, że najlepszym źródłem informacji są jednak ludzie, którzy mieszkają tam, tak? Czyli to, czy wodę pije się z kranu, no to nie będę tego sprawdzać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które powie, że wszędzie jest niebezpiecznie, poza Polską. Albo żeby tam, nie wiem, nie łapać autostopu, bo nigdzie na świecie nie jest to w pełni bezpieczne. Ale zapytam o to ludzi. Zapytam ludzi, z którymi mieszkam, albo których poznaję, pijesz wodę z kranu? No i on powie tak, ale turyści to niech nie piją. Mówię, dobra, to jak wy pijecie, to my też możemy pić, nie ma problemu. Czy, nie wiem, myjecie wszystkie owoce i warzywa, czy jecie z krzaka. I to się tyczy też miejsc do odwiedzania. Miejsc niebezpiecznych, jeśli nam ktoś lokalnie mówi, że do tego baru po południu to się nie wchodzi, bo to oznacza coś tam, no to... Albo nie wchodzi do tej dzielnicy po zmroku. To tego, słucham tego człowieka, no bo chcę dobrze dla mnie. Ale tak samo jest z fajnymi czy pięknymi miejscami. To jest, my jak jeździmy, to przewodnik jest tylko takim bardzo pierwszym planem, który no, przeglądamy i sobie wymyślamy, czy jakieś miejsca odwiedzimy, czy nie, ale to jest raczej, ja pytam ludzi, jakie jest twoje ulubione miejsce, albo gdzie zabierasz dziewczynę na randkę i wtedy tam jedziemy. I takie na przykład miejsca, w których nie ma w przewodniku, a które wy zwiedziliście? No dużo takich miejsc, bardzo dużo. To myślę, że w ogóle większość. Gdzie byście nie trafili, gdyby nie mieszkańcy lokalni? W Gwatemali byśmy nie trafili nad wodospad. Chyba w książce jest takie zdjęcie, jak jestem z dziewczynami przy wodospadzie. To jest... teraz już widziałam, że w ostatnim wydaniu Lonely Planet jest ten wodospad, ale w tamtym czasie... Twojego blogu. No. Ale w tamtym czasie pamiętam, że byliśmy na południu Gwatemali, gdzieś tam nad oceanem i jeden pan nam mówił o takim rejonie, z którego jest i że tam jest taki wodospad. Ja w tym... tych przewodnikach czytam, myślę sobie, no napisali go w przewodniku, gdyby tam był wodospad. No, mówi, zaufaj mi, jest wodospad. No i rzeczywiście, jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy. W twojej książce jest też taka niespodzianka, bo to jest zaskakujące. Jest na przykład Panie Janie, taka bardzo charakterystyczna melodia w kilku językach. Zamieściłaś to specjalnie, bo... Bo się przydaje. Są dwie rzeczy, które nam się bardzo przydają we wszystkich podróżach. To jest ukulele, dzięki któremu zaczynamy śpiewać. I to są karty do gry w Uno, czyli takie tam, nie wiem, Macao, Uno to jest chyba to samo. Czyli taka gra najprostsza na świecie, którą znają wszyscy na świecie. I to jest coś, co te dwie rzeczy momentalnie sprowadza nas na ten sam poziom z ludźmi. Bo Panie Janie naprawdę we wszystkich krajach, w których byliśmy, jest znane. I w jednej chwili możemy się czymś wymienić. My możemy dać naszą polską, czy niemiecką, czy angielską wersję, a oni nam dają swoją. I to szczególnie działało w miejscach, gdzie nie mieliśmy wspólnego języka, bo z dziećmi też to jest prostsze, żeby spędzić na przykład 2 dni z ludźmi, z którymi się nie da porozmawiać, bo można sobie na palcach mówić, ile mają lat i... Jakoś tak dzieci rozpraszają uwagę w taki przyjemny sposób, nie? Że nie ma takiej głupiej, niezręcznej ciszy. Ale jak jest muzyka, to jest w ogóle momentalnie co innego. To jest też coś, co my zbieramy zawsze w drodze, że uczymy się piosenek w różnych językach tamtejszych. No i to jest też następna rzecz, którą dziewczyny świetnie pamiętają. To nam się, a potem nam się to przydaje, bo jak jedziemy przez Fidżi i wchodzimy do nowej wioski, a one, dwie takie małe, zaczynają śpiewać po fidżańsku, to w ogóle cała wioska nasza. A porozmawiamy wobec tego o relacjach. Dzieci w podróży i te dzieci, które się spotyka w czasie podróży, to zapewne łatwo łapią kontakt. No w ogóle, że natychmiast. Berek, podchodzi Berek i koniec. To jest, ja im zazdroszczę tego, chciałabym mieć aż taką łatwość. Poza tym, przez to, że jesteśmy z dziećmi,
Nikt na nas nie patrzy jako na parę dziennikarz-fotograf, którzy przyjeżdżają gdzieś pewnie po to, żeby zdobyć materiał, zdjęcie, informacje. Dostajemy od razu kredyt zaufania, dlatego że jesteśmy rodziną, która jest na wakacjach, koniec końców. Mamy aparat, robimy zdjęcia dzieciom naszym. Na początku oczywiście. Prawda jest też taka, że zazwyczaj wzbudzamy zainteresowanie, więc nam się robi szybciej zdjęcia, niż my robimy jakiekolwiek zdjęcia i potem to już idzie łatwo, no bo sorry, jak ktoś naszym dzieciom robi zdjęcia przez godzinę, to ja też mogę ich dzieciom zrobić zdjęcie, prawda? Ale z tym zaufaniem i z takim wejściem w kontakt, bo zaczyna się właśnie od takich banalnych tematów, no ale potem bardzo łatwo jest przepłynąć dalej. No i jak szczególnie w takich trudniejszych krajach to było tak, że ja byłam od razu wrzucona do worka z kobietami, a mój mąż z mężczyznami, więc ja tam do kuchni, on po chrust. I wtedy jak jestem z babeczkami i mamy tutaj wspólne dzieci, no to też no mogę zadać każde pytanie. To jest to, co ja na Pacyfiku robiłam, takie małe rozeznanie o historiach miłosnych, bo nie mogłam uwierzyć, że co pytam wszystkie te kobiety, z którymi spędzałam czas, jak to się stało, że są z żonami swoich mężów, no to tam nie było żadnej miłosnej historii. Wszystko było albo ustawione, albo zaplanowane, albo wyszło przez przypadek. Znaczy to było przerażające, ale dla nich to było też super ciekawe, bo one mnie pytały, jak to możliwe, że się zakochałaś. Że jak to w ogóle jest się zakochać? Co to znaczy? I co? I że zobaczyłaś go i on ci się podobał? Nie? To jest takie... No nagle trzeba wyjść ze swojej głowy i stanąć obok i na to spojrzeć. Więc pewnie ja byłam dla nich tak samo ciekawa, jak one dla mnie. No ale z tą miłością to już w którymś momencie było mi naprawdę smutno, bo myślałam sobie, że no wymyśliliśmy sobie na tym zachodzie tą romantyczną miłość i to nie jest prawda. Aż do momentu, kiedy nasza Mila poznała Izabel, koleżankę. I słuchajcie, to była taka miłość, że uwierzyłam, że na Pacyfiku miłość istnieje. Bo one przez 3 dni siedziały obok siebie, nie mając języka żadnego wspólnego. I się trzymały za ręce i się głaskały po tych warkoczykach i się wymieniały sukienkami. No to w ogóle Mila cały czas, jak oglądaliśmy jakiś czas temu, był taki huragan w Vanuatu i oglądaliśmy film stamtąd, jak to wygląda. No to Mila płakała, po prostu płakała żywnymi łzami, bo jej Izabel tam jest. Nie mamy niestety kontaktu z Izabel, bo to jest w takim miejscu, gdzie nie ma poczty, prądu, niczego. Ale kiedyś jestem pewna, że Mila pojedzie odwiedzić Izabel. Jest wiele takich przyjaźni? Jest. To jest jedna z takich rzeczy, które mnie trochę martwią, bo dziewczyny z jednej strony szybko się przywiązują do ludzi, ale z drugiej strony też dość łatwo im przychodzi powiedzenie do widzenia. No bo trochę są do tego przyzwyczajone, że muszą, tak? Jak długo jesteście w jednym miejscu? No różnie, ale chyba tak najdłużej to były może 2 tygodnie. One wiedzą, że rzeczy wracają w życiu, że ludzie spotkali, no nie taka Izabel, to jest przykład ekstremalny, ale że na przykład jacyś podróżnicy, których spotkaliśmy gdzieś w drodze, z którymi się zżyliśmy, że oni na przykład po roku przyjeżdżają do nas do Berlina i nas odwiedzają, że spotyka się ludzi przez przypadek, albo że spotyka się kogoś, kto zna kogoś nagle. No dla nich świat jest dużo mniejszy niż dla mnie na przykład. A relacje rodzinne między siostrami? Mhm. Ostatnio na jednym spotkaniu pani się przejęzyczyła jedna i powiedziała, że książka Rodzina bez tajemnic, bez granic. Bardzo nas to rozśmieszyło, bo też zdaliśmy sobie sprawę, że tam sporo jednak jest jakichś tam tajemnic. Między nimi no mają siebie w drodze. Nie mają szkoły, nie mają przedszkola, są na siebie jakoś tam skazane. Z drugiej strony się wybawiają nawzajem, bo mają towarzystwo. Nie muszą szukać za bardzo na zewnątrz. Ja się cieszę, że między nimi jest mała różnica wieku, to jest dokładnie 1,5 roku. I teraz to już jest strasznie proste. W tej podróży było trudniejsze, ale potem każdy miesiąc dalej to było już super, bo one się bawią tymi samymi zabawkami. Teraz już Hania czyta, więc na przykład 2 godziny wieczorem Hania czyta mi książki. No to jest w ogóle taki luksus. A czy zdarza się, że występuje coś takiego jak nuda?
Nuda w podróży. Rzadko. Ja wiem, że to jest dobrze, że człowiek się czasami nudzi. Ale ja też mam z tym problem, że jak się zaczynam nudzić, to robię wszystko, żeby się nie nudzić. Dziewczyny wiedzą, że można sobie znaleźć zajęcie zawsze i wszędzie. I to nie ma znaczenia, czy lecimy 15 godzin samolotem, albo na lotnisku czekamy 10 godzin na zmianę następnego samolotu, bo jest opóźnienie. Czy na przykład na promie jesteśmy 16 godzin. No to nie jest problem, bo można w każdym miejscu robić wiele rzeczy, tak? Można czytać, można ze sobą rozmawiać, można grać w gry, można wziąć plastikowe kubki albo bluzę i zbudować coś z tego. No to jest coś, co też mnie bardzo cieszy. Widzę czasami, jak idę w Warszawie na spotkanie ze znajomymi, z dziećmi i siadamy przy kawie w kawiarni i... Mamo, nudzę się. Mamo, daj mi telefon i czteroletnie dziecko siedzi przez 2 godziny i gra, a dziewczyny biorą, nie wiem, łyżeczki i robią z tego konstrukcję i robią konkurs, co się... Wydaje mi się, że to nie są do końca rzeczy, które mają od nas, że one... No trochę się musiały tego nauczyć, bo też podróże mają niewiele zabawek. Tak? Ale bierzecie jakieś? No jakieś bierzemy. Niewiele, bierzemy jakieś małe, bierzemy też takie kilka książek, które... To rzeczywiście staram się wybrać takie książki, które, na które można spojrzeć w różny sposób i można dużo o nich rozmawiać. Ale one też widziały większość czasu, które spędzały w podróżach, to był czas z dzieciakami, które nie mają żadnych zabawek. I które z patyków budują domek. I one wiedzą, że no tak się też można bawić. No czasami widzę, jak idę do znajomych, których dzieci mają mnóstwo zabawek, takie spojrzenie moich dziewczyn, że wow. I wtedy sobie myślę, że może coś robię źle, ale koniec końców nie nudzi im się chyba. Ile krajów za wami? Wszyscy razem. W ilu byliśmy? W 22 byliśmy razem wszyscy. A z Hanią byliśmy w 37, zanim Mila się urodziła. Jaki kolejny kierunek? I kto decyduje o kolejnym kierunku? To jest tak, że teraz one też mają coś do powiedzenia. Właśnie. I to jest fajne, oczywiście jest to wyzwanie. Ale my próbujemy tak trochę zaczarować, żeby decyzja była wspólna, a kierunek odpowiedni. Więc na przykład na Pacyfik lecieliśmy, dziewczyny powiedziały nam, że chcą polecieć tam, gdzie jest tata Pipi i pończoszanki. No i że tam na jakieś oceany, no to i wkręciliśmy, że ten Pacyfik to na pewno tam. I szukaliśmy tej Pipi, zresztą znaleźliśmy jej dom. Dziewczyny były przekonane, że znaleźliśmy dom. Na jednej wyspie naprawdę stał taki kolorowy dom, pusty. Przed nim koń w ciapki. No to był to Pipi. Mamy zdjęcia, Hania stoi jak Pipi. Jest przekonana, że znaleźliśmy dom, no tylko niestety Pipi akurat tam nie było. No, za 3 tygodnie lecimy na Madagaskar. Chyba, mam nadzieję. Bo to jest tak, że z naszym planowaniem to jest... My nie planujemy za bardzo i to ma plusy i minusy. Więc mam nadzieję, że tak. Czy są pytania od publiczności? Ja chciałam zapytać, czy była jakaś sytuacja, która nas szarpnęła, w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa dziewczyn, że nie wiem, musieliście w jakiś sposób odbudowywać? Dziewczyn? Czy my byliśmy czymś przestraszeni? Żeni czy one? Właściwie pytałam o dzieci, ale może wam się przytrafiło. No właśnie z dziewczynami to była jedna ta sytuacja właśnie z rekinami, którą one bardzo dobrze pamiętają. Byliśmy na takiej wyspie w Vanuatu i no piękna, piękna plaża i zjęliśmy plecaki tylko i lecieliśmy się kąpać. I cała wioska wybiegła za nami krzycząc, że mamy natychmiast wracać. Dziewczyny rozumieją po angielsku, oni mówili do nas po angielsku i powiedzieli, że właśnie rok temu tutaj tam 50 metrów od brzegu stała łódź jakichś Tuńczyków, którzy przypłynęli na wakacje z 4-letnią dziewczynką i właśnie wyskoczyli sobie tutaj, żeby się kąpać. Dzieci nie słuchają. I rekin ugryzł nogę dziewczynki i się wykrwawiła na śmierć. I oni to opowiedzieli tak, jak staliśmy przy tej wodzie. No i rzeczywiście to w nich bardzo zostało. To była taka sytuacja, którą one opowiadają cały czas, że, no, że były blisko czegoś, co jest straszne. No a to chyba to jedną taką rzecz pamiętam.
A z naszym poczuciem bezpieczeństwa to też była jedna sytuacja na 6 lat, to chyba nie tak źle, którą opisuję w książce, która koniec końców okazała się też, ona nie była niebezpieczna, tylko my się poczuliśmy niebezpiecznie, nie wiem, jak opowiadać. To było w Gwatemali, nasza pierwsza noc w Gwatemali, w górach. Jechaliśmy cały dzień taką stromą ulicą i dojechaliśmy do miasteczka na końcu drogi. I wiedzieliśmy, że nie będziemy spać w samochodzie, bo jak jesteśmy w miastach albo miasteczkach, to to głupio, jak się człowiek budzi i ma ludzi na oknach rano. I tam znaleźliśmy jakiś taki motelik. I weszliśmy do środka. Tam były takie pokoje z przeszkloną jedną stroną, z przeszkloną szybą. I żeby do nich wejść, trzeba było wchodzić przez balkon. Więc do wszystkich pokoi się wchodziło przez balkon. I weszliśmy do tego naszego pokoju, już chcieliśmy dobre strony znaleźć, że no dobra, tam naładujemy aparat i telefon, idę. I nagle na ten korytarz weszło trzech facetów, krzycząc na siebie do telefonu z takimi wielkimi, jak to się nazywa, to takie wielkie bazuki, jak w filmach takich akcji. Krzyczeli na siebie, no ale tak, ta szyba, więc widzieli nas, a my się jeszcze naczytaliśmy, bo to czasami się dobrze przygotować do wyjazdu, a czasami niedobrze, tak mi się wydaje. Że w tamtym regionie to były kiedyś porwania turystów i że tam jest w ogóle tak mało przyjemnie. No i siedzieliśmy stołem i się zastanawialiśmy, że tak, widzieli nas tutaj, więc zmieniać pokoju to bez sensu. Wracać nie ma jak, bo tą drogą w nocy nieoświetlone bez sensu. Widać, że coś się dzieje. Pytanie jest, czy oni gdzieś będą szli, czy ktoś do nich przychodzi. Jesteśmy w pokoju obok nich. Czy iść do szefa tego motelu. No, a z drugiej strony widać, że oni się tam świetnie czują i mają wszystkich w nosie. No więc wzięłam Hanię i wyszłam na ten balkon. Chciałam tak podkreślić, żeby widzieli, że my tu z tymi dziećmi, żeby było jasne. Bo też mi się wydaje, że trzeba być już jakimś takim strasznym, strasznym bandytą, żeby rodzinie z dziećmi jakoś tam grozić. No w ogóle ich to nie ruszyło, ten widok mnie z dzieckiem. Jeden rozmawiał przez telefon, no tam w którymś momencie przestał. I stwierdziłam, że muszę jakoś wejść w kontakt z tymi ludźmi, no bo inaczej się będziemy siedzieć i będziemy się bać. I zapytałam go, przepraszam, czy jesteś niebezpieczny? A on trochę go to rozbawiło, a trochę wybiło po prostu z rytmu i powiedział mi, patrząc mi w oczy, że jest, ale nie dla nas i nie tutaj. No i jak słyszę takie zdanie, no to wierzę w bandycie, no bo... No i zeszli, nawet potem byli cichutko już, żeby nie przeszkadzać, bo tam dzieci zasypiają, coś tam. No więc to była nasza pierwsza noc w Gwatemali i ja nie wiedziałam, że w Gwatemali mnóstwo ludzi chodzi z bronią, z małą, dużą, krótką, długą, lufy wystają z samochodów. No po prostu to było dla mnie szokującym widokiem, te karabiny. A potem już wiedziałam, że to jeszcze o niczym nie świadczy. No bo ludzi trzeba pytać. To też jest dobre pytanie. Przez pierwszy tydzień jest problem. Ja to widzę, to chyba ja jednak najbardziej. Bo to jest tak, że jak jesteśmy w domu, no to ja głównie pracuję z domu, mój mąż jest w swoim biurze prawie cały dzień, szkoła, przedszkole, widzimy się na parę godzin i jest fajnie. No i nagle wyjeżdżamy, no i non stop. I widzę po sobie, że to ten pierwszy tydzień mi zajmuje takie... Przestawienie się, ale to nie tylko nawet, że non stop ze sobą, ale też, że bez reszty świata. Że nie ma tych przyjaciół wokół, że telefon nie działa i że jesteśmy tacy naprawdę... Ale potem już jest bardzo fajnie. Ale pierwszy tydzień jest... Ale to kurczę, zastanawiam się, czy z czego to wynika. Czy się po prostu jakoś tak zwalnia? No myślę, że może to jest też to, że wychodzimy tak z tego codziennego biegu. I że nam się też bardziej podoba podróż z każdym dniem. Jadąc właśnie w tę podróż, z której powstała książka, miała Pani już jakiś zamysł tej książki? Nie, i to był problem. I to było bez sensu, bo
długo po tym, jak wróciliśmy, ja postanowiłam napisać tą książkę. I tak jak miałam te ręce zajęte dziećmi, to rzeczywiście je miałam. Ja sobie robiłam notatki głównie po to, żeby na blogu coś pisać, ale to były takie notatki na serwetkach i miałam takie pudełko z tymi zapiskami. I potem musiałam sobie nie dość, że przypominać dużo rzeczy, głównie patrząc na zdjęcia, no to chciałam sprawdzać, czy ja nie zapisałam głupot, czy jak mi jedna osoba coś powiedziała, no to nie wiem, czy to jest prawda. I potem na szczęście mam w Berlinie taką wielką bibliotekę latynoamerykańską, w której mogłam dużo rzeczy sprawdzić, czyli jak pamiętam, że w tej wiosce były same czerwone dachy, czy to prawda, no i sprawdzałam. Więc potem mi długo zajęło, żeby mieć pewność, że tam głupot nie napisałam żadnych. Ale decyzja zapadła, żeby napisać o tej podróży, bo to jest... Na przykład teraz jak jeździmy, jak dziewczyny już są dużo większe, no to wszystko jest prostsze. A tutaj chciałam pokazać, jak to jest z takimi małymi. Dlatego od tego się zaczęło. A kolejne podróże będą też miały taki efekt względem książki? Nie wiem, strasznie się wymęczyłam tą książką. Bo mi się wydawało, że... Ej, mój telefon. Że... Bo ja jestem chyba nie najlepsza w takich długoterminowych projektach, a książka to jest jednak duża rzecz. I trzeba pamiętać, co w którym miejscu napisałam. To jest... Trochę myślałam, że to łatwiejsze. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony publiczności? Macie jakieś pytania? Nie. Czy dziewczynki na przykład nie tęsknią za przedszkolem, szkołą, bo one chodzą w ogóle... Tak, normalnie chodzą do szkoły i do przedszkola. To jest też coś, co nas zaskoczyło w tej podróży. Hania była już chwilę w przedszkolu i tęskniła. Mówiła, że a ciekawe, co robią dzisiaj. I potem w każdą kolejną podróż zabieraliśmy albumik ze zdjęciami dzieciaków z przedszkola, żeby o nich rozmawiać. Też zdarzało nam się dzwonić na Skype, mamy takie przedszkole, to rozumiem sytuację. Wysyłaliśmy pocztówki, więc byliśmy w kontakcie jakimś tam. Dziewczyny też przywożą prezenty dla swoich kolegów czy koleżanek. Najdłuższa nasza podróż to było pół roku i to rzeczywiście było długo. To też dla mnie było długo. Ja też tęskniłam za wszystkimi. Myślę, że znam takich ludzi, którzy są w podróży na przykład 4 lata, to ja nie wiem, jak oni to robią, bez wracania. 3-4 miesiące to jeszcze spoko, ale pół roku to dla mnie długo. Tak jak mówiłam, w trudnych sytuacjach właśnie tam, jak śmierć żołnierza, to dziewczynki tak nie brały do siebie, przeżywały mocno takie trudne sytuacje? Przeżywały, ale bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. I też i od razu tam, i potem, i cały czas te tematy są. No i to oczywiście to nie jest tak, że wiecie, że tak wprost wszystko i trudnymi słowami. To jest, staramy się to robić na ich poziomie. Dziękujemy bardzo Państwu za spotkanie. To ja bardzo dziękuję. I życzymy powodzenia do Madagaskaru. Dzięki. Zapraszam na bloga, na którym będziemy relacjonować, jak znajdziemy prąd. Ile miesięcy, ile dni? Krótko, no bo właśnie życie się zmieniło. Hania jest w szkole. I w niemieckiej szkole jest bardzo, bardzo restrykcyjnie. I jak chcę ją zabrać w piątek, żeby przyjechać do babci w Polsce, to muszę prosić panią dyrektor, czy z muzyki ją mogę zrobić. Strasznie to jest trudne. Więc no miesiąc, troszeczkę ponad miesiąc. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.